Wzmacniana herbatka za zdrowie dziadka. Na raz nie dałem rady, kurwa. Tak jak powiedziałem na początku, dzisiaj zgromadziła nas miłość Piotra i Pauliny, którzy chcą wobec nas, ale nade wszystko wobec Pana Boga wyznać swoją miłość, miłość względem siebie. Za chwilę Pan Bóg przekaże temu mężczyźnie, tej kobiety, tej kobiecie, tego mężczyznę jako najpiękniejszy prezent, jako najpiękniejszy dar, jaki może otrzymać osoba. Nie ma w życiu piękniejszego daru niż dar drugiej osoby. Pewnie dzisiaj za kilkanaście, kilkadziesiąt minut wasi przyjaciele, wasza rodzina będzie wam życzyła wszystkiego co najlepsze, abyście tej miłości wytrwali i pewnie różne wam znaki wodne, większe, mniejsze przekażą na waszą nową drogę życia, czy różne prezenty materialne. I one są ważne i potrzebne. Natomiast nie ma piękniejszego daru właśnie jak dar drugiej osoby.